Widzicie, to już jest następny, to już jest dosyć szybkim, nie jesteś faktycznie tak dosyć wymagającym takim riffem, ale w ogóle spójrzcie, jak to fajnie zaczyna. Gram cały czas na jednej, na tej pustej strunie i zaczynamy robić różne motywy. Oczywiście tych patatajów jest cała masa, więc to ja staram się tylko takie, powiedzmy, na bieżąco wam pokazywać. Jak jakiś nowy, powiedzmy, wymyślę, to będę wam podsyłać następne, ale spróbujmy jeszcze się skupić na jakichś kolejnych. Patrzcie uważnie i powtarzajcie za mną. Takie bujanie, ty-ty-tym. To też jest właśnie bardzo, bardzo fajny motyw. Jedziemy następny. Też bardzo, bardzo fajny, przyjemny. Następny. Uwaga, następny patent. No bo już zwróciłem, prawda, trzeci, piąty próg, ale jest tak taki motywik, prawda? Dobra, jedziemy na następnym. Następne. Następny. Proste, proste, fajne. Następny. Fajne też, następne.
Kolejny już taki troszeczkę powiedzmy bardziej zaawansowany, bo był taki dwuczęściowy, ale widzicie o co tutaj chodziło. Bo tu w ogóle ta zabawa z tymi ryfami, to właśnie ona w ten sposób wygląda, że zawsze tworzymy, no nie tworzymy jakiegoś motywu, który cały czas, prawda, gramy w kółko ten patataj, albo tak samo nie gramy w kółko czegoś takiego. W ten sposób, tylko na przykład. Nie gramy w kółku, prawda, takiego motywu, tylko jeśli już, to na przykład zaczynamy go modyfikować, czyli dodajemy na przykład. Takie rozwijamy. Oczywiście to było zupełnie teraz improwizowane, więc oczywiście tych motywów to możemy podkładać tutaj dużo różnych przykładów, ale o co tutaj mi chodzi, że sam patataj to jest z jednej strony takie źródło, powiedzmy, inspiracji. No, bo musimy mieć w głowie to, jako byłoby takie ćwiczenie domowe dla was, że rozwinąć też swoje te patataje, czyli jakby takie, używając pustą strunę, bo to jest wręcz pozorom to dosyć trudna sprawa, bo mam tak, pustą strunę, no i przester, no i właściwie, no i co, no, pusta struna, przester, no jak to mam zrobić, jak to mam zainteresować słuchacza, prawda, grając mu jeden dźwięk właściwie. Tylko teraz mamy różne podziały rytmiczne, którymi właśnie powinniśmy się zająć. Czyli swoją drogą pusta struna, którą naprzemiennie uderzamy, ale druga sprawa, że po prostu zacząć to komplikować, te uderzenia, żeby to nie było takie, prawda, no zresztą jak oglądaliście, no nie wiecie, o co mi chodzi zresztą, prawda, że te motywy mają w jakiś sposób być rytmiczne, no naparzanie tylko takie coś. Też oczywiście fajne wstawki, ale nie wszystkie numery, prawda? Nie dam rady mieć na płycie 10 kawałków, gdzie mamy w każdym taki motyw, prawda? Tylko poprzedzony różnymi. Takie coś. Oczywiście, no powiedzmy, to też byłoby fajne, prawda? W jakichś, powiedzmy, środowiskach takich, no nie wiem, takich hermetycznych, ale dobra. W każdym razie wiecie, o co mi chodzi i spróbujcie jako właśnie ćwiczenie porozkminiać nowe jakieś te patataje swoje własne. Ewentualnie jak macie jakieś propozycje, nie wiem, sugestie co do właśnie tego tematu lekcji, ewentualnie zrobienie jakiegoś rozbudowania tego, to piszcie oczywiście w komentarzach, bo to ja bardzo chętnie właśnie wysłucham tego, co wy macie do powiedzenia, bo ja to robię ze swojej perspektywy, więc czekam na was, odezwijcie się, piszcie i w ogóle dzięki za oglądanko, papatejczki.